Trzeci festiwal filmowy NotoFest to niezwykła uczta artystyczna. Właśnie ją zaczynamy. Na miłośników kina i jego twórców czeka potężna dawka filmowych wzruszeń, emocjonujących spotkań i rozmów. Jednak najważniejszym, zdaniem organizatorów imprezy, wydarzeniem jest konkurs filmów krótkometrażowych Noto Short. Tak naprawdę nie jest łatwo, myślę, w 15 minutach zmieścić pewną historię i finaliści, czyli ósemka finalistów spośród 150 filmów, ubrała tą historię i tak jak wspomniałem, myślę, że nie jest to łatwe, ale znaleźć tak naprawdę konsensus i znaleźć meritum filmu jest wybitnym dziełem, bo tak naprawdę nakręcić film wydaje się, że jest łatwo, wyciągamy kamerę i kręcimy scenę, a to jest kilkanaście dubli, to jest długa praca, to jest sztab ludzi, także od początku chcemy doceniać filmowców i nagradzać ich, żeby mieli tak naprawdę satysfakcję ze swoich dzieł. Zanim jednak uczestnicy konkursu poznają werdykt jury, czeka nas czterodniowy maraton filmowy i sporo interesujących wydarzeń. Ponad 30 projekcji w kinach planerowych, spotkania z twórcami, ale też walor edukacyjny. Wszyscy mogą porozmawiać o kinie, mogą wymienić się doświadczeniami, dlatego też robimy warsztaty dla początkujących i warsztaty dla profesjonalistów. Podczas czterodniowej wyprawy w świat filmu zobaczymy całkiem pokaźną dawkę dobrego kina polskiego i zagranicznego. Podczas kina plenerowego zobaczymy film Niezatopialni, następnego dnia zobaczymy film Zabawa Sabawa, a ostatniego dnia tutaj na Zalewem Arkadia zobaczymy film Fuga. A dlaczego akurat te filmy? Dlaczego te filmy? Bo trzecia edycja festiwalu NotoFest jest bliżej człowieka, bliżej problemów, bliżej tego, co w sobie nosimy, z czym się mierzymy. Te filmy dotykają bardzo ciekawych dylematów społecznych, personalnych, interpersonalnych. Więc tak, dlatego te filmy, dlatego mamy też bloki takie jak Nie teraz, to kiedy, by zrozumieć, w którym momencie jesteśmy tutaj na naszej planecie, w którym momencie jesteśmy w konsumpcjonizmie, który zrósł do poziomu absurdalnego. Blok jak Nie teraz, to kiedy mówi o tym też, żebyśmy się zatrzymali, więc też uważam, że jest bliżej człowieka. Filmy, które wybieraliśmy na finał konkursu Noto Short, którego zwieńczeniem będzie gala finałowa w Suwalskim Ośrodku Kultury, też są bliżej człowieka i też jest to mocne, dobre, dotykające kino. Zwycięzców konkursu poznamy w sobotę podczas gali finałowej. To moment, w którym zaprezentowanych zostanie 8 filmów nominowanych do nagrody NotoFest Grand Prix. W jury naszego konkursu, ogólnopolskiego konkursu filmów krótkometrażowych NotoShort w tym roku zasiądzie Kinga Dębska, Arkadiusz Tomiak oraz Marian Dziędziel. Jeśli chodzi o Kingę Dębską, to wyświetlimy film Zabawa, Zabawa w kinie plenerowym 15 sierpnia. Po tym filmie będzie spotkania z twórcami. Oprócz Kingi Dębskiej będzie również wielu osób związanych z tym filmem. Tak jak wspomniałem o Marianie Dziędzielu, również tutaj nad Zalewem Arkadia wyświetlimy film, którym zagrał Mocna kawa wcale nie jest taka zła, w reżyserii Alka Pietrzaka, i z nimi również będzie spotkanie. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, to będzie tu nad wyspą. I również tam będą spotkania z suwalczaninem Pawłem Górniakiem, który na szerokie wody teraz wypłynął, jeśli chodzi o kompozycję muzyki. I również blok, i również cykl Noto Osobowość, w którym będzie możliwość również spotkania z panem Maćkiem Orłosiem. Pełen program NotoFest 2019 znaleźć można na stronie notofest.pl. Patronat medialny nad festiwalem sprawuje Telewizja Suwałki.